Hej, witam Was, z tej strony Michal Kośla. Następny dzień z aromaterapią. Dzisiaj mamy na tapecie taki olejek oranż. Tak? Obiecałem Wam w dniu wczorajszym, że troszeczkę porozmawiamy na temat tego olejku. Zobaczymy jeszcze, może ktoś dołączy. Live jest na żywo, tak jak zawsze. Sprawdzę, czy... Witam. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mówimy o olejku eterycznym. Ok, dobrze. Już sobie tutaj będę miał podgląd na to, co mówicie, co piszecie. Dobrze. Jak wczorajszy podobał się live o eukaliptusie? Zastosowaliście już jakąś wiedzę z tego? Mam nadzieję, że to są przydatne. Dzisiaj troszeczkę powiemy o innej energii, o cytrusach. Też bardzo ważne w naszym życiu. Też polecam każdemu. Więc tak, zaczynając, tak, aby nie przedłużać. Na tapetę wziąłem olejek z pomarańczy, z dzikiej pomarańczy, nazwa oranż, nazwa handlowa. Po co nam jest w ogóle ten olejek? Zresztą tak jak widzicie, tutaj dyfuzor unosi akurat opary tego olejku. Też go lubię, bo ma do tej przyjemny, taki słodki smak jak pomarańcza. Słuchajcie, olejek pomarańczowy jest pozyskiwany ze skórki owoców właśnie drzewa słodkiej pomarańczy. Najczęściej to była odmiana dzikiej pomarańczy. I do pozyskiwania są znane tak naprawdę dwie metody. Jedna, tą, o której już kiedyś opowiadałem, to jest destylacja za pomocą pary wodnej, tak? Tu mamy parę wodną, destylujemy te skórki pomarańczowe i otrzymujemy taki jasno-żółty lub nawet bezbarwny płyn, bezbarwny taki olejek, ale on ma słaby zapach. Łatwo ulega utlenieniu, tak zwanym zepsuciu, działa fototoksycznie, uwrażliwia też naszą skórę, jest bardziej do celów przemysłowych pozyskiwanych. Głównie pozyskują w części Ameryki Północnej i krajów śródziemnomorskich w ten sposób taki olejek, ale mówię, to są raczej przemysłowe. Druga metoda to jest wytłaczanie na zimno skórek dojrzałych owoców pomarańczy, w wyniku której otrzymuje się dużo lepszej jakości, taki żółto, on ma taki kolor żółto-pomarańczowy i on ma taki intensywny zapach, tak, świeżych pomarańczy. Olejek jest generalnie nietoksyczny, więc można go również wewnętrznie używać, tylko pamiętajcie, że musi mieć atesty. Nie uczula, nie uwrażliwia skóry na promieniowanie. Wersja ta głównie pochodzi też Brazylia, Izrael, Cypr, Ameryka Północna. Słuchajcie, ale też ważne, że niektóre źródła, w zależności od olejku, podają, że wszystkie odmiany olejku pomarańczowego uczulają. Ja testowałem to na sobie i jest ok. Słuchajcie, jakie ma działanie? On działa przede wszystkim łagodząco, uspokajająco, ale też antyseptycznie, antynowotworowo, też niektóre źródła podają. Przeciwdziała powstawaniu i rozrastania się guzów, zwłaszcza tu chodzi o guzy takie lite. Przeciwdziała też zakrzepom, polepsza krążenie, rozpuszcza kamienie żółciowe. Tak, na kamienie żółciowe jest idealny. Już w dawnych historycznych czasach stosowano go w przypadku przykładowo dygotania, drżenia, silnego bicia serca, szkorbutu, żółtaczki, krwawienia, zgagi, na zgagę jest idealny, biegunki, więc ma bardzo, bardzo dużo zastosowań. Słuchajcie, jak się okazuje, tylko pamiętajcie, że zimno tłoczony olejek pomarańczowy oferuje nie tylko ten świeży i soczysty taki zapach, ale także działanie antyoksydacyjne i to jest bardzo ważne, więc łagodzące, przeciwzmarszczkowe, antynowotworowe. Główny składnik tego olejku to jest D-limonen. To jest taki związek należący do monoterpenów, które posiadają właściwości właśnie antyoksydacyjne, antybakteryjne, antynowotworowe, hamują rozwój enzymów. Tu chodzi o enzym przede wszystkim elastazy i tym samym zapobiegają degradacji, tak? Elastyny, białka, i które przykładowo tworzą kolagen. Co jest jeszcze? On też zawiera różne dodatkowe składniki, więc jest bogaty. Nie tylko to działanie, ale ma szereg jakby dodatkowych składników. Takie właściwości główne, jakie możemy wymienić o olejku pomarańczowym z pomarańczy, to jest tak, przeciwbakteryjne, przeciwdepresyjne, też ma dobre działanie przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne. Antyoksydant jest bardzo silnym antyoksydantem, to jest istotne, tak? Zwalcza te wolne rodniki, szkodliwe wolne rodniki. Co jeszcze? Antyseptyczne, wiatropędne, właśnie na te nasze gazy, żółciopędne, też jest stosowane gdzieś tam w kamicy woreczka żółciowego, trawienne, środek uspokajający też już wymieniłem, ale taki ciężkie stany depresyjne. Klinika Wielkiej Brytanii, też czytałem któregoś dnia o tym, leczy właśnie ciężkie stany depresyjne tym olejkiem, tak? Ale on też i pobudza, niejednokrotnie nas uspokaja, też w zależności od organizmu, ale niektóry pobudza. Medycyna naturalna poleca go przede wszystkim na kilka takich znaczących chorób, jak choroba refluksu przełyku, bardzo popularna w obecnych czasach, też we wstępnych, tylko w tych wczesnych etapach przeziębienia i grypy. On bardziej tu zapobiega przeziębieniu i grypie niż leczy samą, ale tak jak powiedziałem, stres, depresja, bardzo fajnie sobie radzi, różne niestrawności, co jeszcze, bóle mięśnia, bóle brzucha, no i zgaga. Na zgagę zapewne ten, kto ma zgagę, ma problemy żołądkowe, to biega gdzieś po te środki chemiczne, a warto zastosować taki olejek z oranż. Słuchajcie, tak jak pomarańcza to nie tylko olejek, ale też ma jakieś witaminy, minerały, przeciwutleniacze, tak? Ma taką ilością, że ma korzystny wpływ, wywiera na niektóre patogeny, w zwalczaniu tych patogenów. Słuchajcie, olejek w ogóle pomarańczowy, właściwości jego i działanie zawdzięcza substancjom antybakteryjnym i antyseptycznym tu zawartym, tak? Jest aktywny wobec, o to co jest ciekawe, wobec salmonelli, czyli bakterii wywołującej zatrucia pokarmowe, tak? Jako jeden z nielicznych bardzo fajnie sobie działa z salmonellą, tak? No i oczywiście jeśli salmonella, jeśli zatrucie pokarmowe, to mamy i biegunkę, i ból brzucha, i gorączkę, też sobie z tym radzi. Co jeszcze z ciekawostek o takim olejku? Też odstrasza różne robactwo, nie wiem, komary, muchy, kleszcze. Też wystarczy, jeśli jecie pomarańcze, nie musicie już olejek mieć, zetrzeć skórkę sobie gdzieś przy, nie wiem, grylu, przy drzwiach, framudze, zostawić tą skórkę. Nie lubią generalnie wszystkie te zwierzątka zapachu olejków eterycznych. Pomarańczy też nienawidzą. Też możemy nacierać się tym olejkiem, wtedy też zdobywamy ochronę. Tutaj fajnie działa olejek z drzewa herbacianego przeciw komarom, kleszczom, ale też polecam olejek z pomarańczy. Też on sobie z tym radzi i fajnie się sprawdza. Słuchajcie, oprócz tego, że wewnętrznie używamy, ale olejek pomarańczy jest też składnikiem wielu kosmetyków, tak, do pielęgnacji skóry. Jest, jeśli kupujecie dobre kosmetyki, zawsze gdzieś tam traficie na oranż, bo to jest podstawa, bo ma działanie przeciwstarzeniowe, tak, jest w takich różnych preparatach anti-age, to dobrych anti-age preparatach. On wzmacnia nawet taką wrażliwą, delikatną skórę, też dobrze oddziałuje. Słuchajcie, też jak tak każdy cytrus, nie tylko oranż, ale każdy cytrus też rozjaśnia nam jakby twarz czy skórę, napina, pobudza na przykład leczenie trądziku, więc jak mamy problemy z trądzikiem, bardzo też fajnie sobie przemywać takim olejkiem miejsca chorobowe. Słuchajcie, on jest bardzo szybko wchłanialny, o tym trzeba pamiętać i zostawia też taką fajną, promienną i gładką skórę. Tutaj trzeba, żeby taki efekt uzyskać, masować ruchami kolistymi, tak? Codziennie, aby rozjaśnić tą naszą twarz czy inne części ciała. No i pierwszy efekt, on jest bardzo skuteczny, już mamy po 2 tygodniach. Nie trzeba sięgać po jakieś środki po 200–300 zł anti-age, tylko wypróbować zwykły olejek. Do czego ja go stosuję? Też jako odświeżacz powietrza. Widzicie, rozpylam tutaj w dyfuzorze, to wszystko się unosi. Nie tylko ładnie pachnie, ale przy okazji zabija też szkodliwe bakterie i patogeny, tak? Więc to pomieszczenie jest wtedy może nie do końca sterylne, bo żadnego nie możemy sterylnego, musielibyśmy namiot postawić, żeby było sterylne, ale jest takie świeże, czyste, tak? Jeśli nie macie dyfuzora, to też fajnie możecie, nie wiem, jakąś miseczkę, tylko jak to będzie szklana, czy z metalu nierdzewnego, nie daj Boże w plastiku takich rzeczy nie robimy, wlewamy ciepłą wodę i dodajemy na około 3–4–5 kropel, to wtedy też ten aromat temat będzie się unosił. Mamy teraz okres grzewczy, za chwilę się zaczyna. Zróbmy, nie wiem, czy w szkle, czy w metalu postawmy koło grzejników. Też będzie to bardzo fajnie nam odświeżało, więc no niekoniecznie dyfuzor, chociaż jest jednym z lepszych wyjść, ale niekoniecznie. Też możemy, ja stosuję nieraz, wcześniej stosowałem, teraz nie, do butelki wlewałem, tu już zimna woda, kilka kropel i rozpylałem. Chodziłem po mieszkaniu na zasadzie odświeżacza, rozpylałem w pomieszczeniach. W samochodzie, idealnie w samochodzie go zacząłem stosować, idealnie się zachowuje. Nawet jeśli nie mamy pojemnika takiego elektrycznego, gdzie wlewamy i uwalniamy te aromaty, to możemy nawet na chusteczkę kilka kropel i położyć tam, gdzie mamy nawiew. Wystarczy wtedy podgrzać troszeczkę powietrze i on się rozchodzi, taki piękny, aromatyczny zapach, a oprócz tego też zabija wszystkie te patogeny, które mamy w samochodzie. Druga kwestia, on też pobudza kierowców, tak? Pobudza te zmysły, więc pozwala nam bezpiecznie jechać. To, co mówiłem o zgadze, jeśli mamy zgagę, ja nie stosowałem, ale ktoś ode mnie z rodziny stosował na zgagę i to pomogło. Rozmarowuje się jedną, dwie krople przy użyciu. Pamiętajcie tylko, bo ja zawsze na każdym live będę mówił, używamy nie samego, tylko używamy zawsze w połączeniu z bazowym. Obojętnie, czy to będzie kokos, migdał, czy będzie oliwa z oliwek, to obojętnie. Nigdy nie używamy olejku bezpośrednio do smarowania skóry, bo możemy sobie zaszkodzić, bo to są silne, skoncentrowane jednak estry. W okolicach przy zgadze w rudze smarujemy jedna, dwie krople na klatkę, okolice mostku i okolice gardła, tak? Tylko że pamiętajcie, że nie wychodzimy w dni słoneczne później na zewnątrz, bo sobie problemy będziemy mieli skórne. Lub jeszcze możemy dodać jedną, maksymalnie dwie krople do szklanki takiej letniej wody i wypić to. To też na zgagę pomaga, tylko pamiętajcie, nie przesadzajmy. Jeśli pijemy coś, kropla, maksymalnie dwie, żeby nie przeholować. Gdy mamy taki brak energii, tak, depresja, stresy, to też możemy rozprowadzić. Zaczynamy od takiego miejsca, które nie tak dawno odkryłem, od podeszw, od stóp. Bardzo rzadko tam się stosuje na ogół różne krople olejków, ale ja zacząłem smarować stopy. Słuchajcie, dostajecie takiego powera, takiej energii, to tak szybciutko rozchodzi się po naszym organizmie. Zacznijcie wszystkie smarowania od stóp. Podeszwy. Później, żeby dostać, walczyć, właśnie mamy stany depresyjne, nie wiem, stres nas dopadł, coś nie wyszło nam, też rozpylcie w powietrzu, zacznijcie inhalować. Wystarczy też jedną, dwie krople, powdychajmy przez minutę, przez dwa. Inaczej te zmysły wracają do jakiejś takiej równowagi, nabieramy takiej energii, wyciszamy też te negatywne nasze rzeczy. Ale pamiętajcie, od stóp zaczynamy. Na karku też można sobie umieścić kropelkę, wetrzeć w kropelkę, tutaj za uszami, skronie. To też nas pobudzi. Też możemy w tych stresowych czy depresyjnych. Idealny też jest masaż. Wtedy ruchami takimi nieokrężnymi, tylko posuwistymi kręgosłup smarujemy. Też dodajemy jakiś olejek bazowy, dodajemy około 3 kropli, masujemy okolice kręgosłupa. Bardzo fajnie też oddziałuje to na nas i taką mamy flow, taką energię. Tak jak wspomniałem, przeziębienia, jeśli walczymy z przeziębieniami i grypami, to najlepiej profilaktycznie, prewencyjnie to stosować. Krople, dwa, nie wiem, przed wyjściem na dwór wypijesz, tak? To będzie ten organizm cały czas nas, będzie ten olejek chronił, tak? I zawarte tutaj, jakie właściwości ma w nim. Więc wypijamy, też możemy przed wyjściem smarować sobie po jednej kropelce na podeszwy. To nie dość, że będziemy pobudzeni, ale też będziemy mieli jakąś warstwę ochronną organizmu przy tym. Więc tylko pamiętajcie jedno, nie smarujemy twarzy, nie smarujemy miejsc odkrytych, jeśli mamy wyjść na zewnątrz. Nawet łagodne słońce i promieniowanie UV może zaszkodzić nam. Zresztą wszystkie cytrusy, to jest do każdego olejku z cytrusów jest ta sama zasada. Nie wychodzimy na słońce, jeśli używamy olejku. Lub smarujemy w takich miejscach, gdzie to słońce nie dociera. To jest podstawa. Działa też fajnie przeciwskurczowo, tak jak na początku mówiłem, mamy, nie wiem, skurcze przy kaszlu takim intensywnym dróg oddechowych, też możemy sobie smarować, mamy jakieś drgawka, napięcie mięśni, czy też przy biegunkach, wtedy sobie możemy dolne partie brzucha smarować, czy tam, gdzie mamy to napięcie tych mięśni, masujemy, tak, w miejsce tego skurczu. To też dla sportowców jest idealny, niejednokrotnie skurcz łydek, nie wiem, przedramion, ramion, więc więc w te miejsca wsmarujemy. On dobrze działa też w takie napięciowe bóle głowy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś mocno, jak głowę przekręcicie, tu jest od karku idzie, odpromieniuje od szyi na ból głowy. To też można to miejsce tak rozmasować i też w tym miejscu się sprawdza. No i środek, który, dlaczego anti-age powiedziałem, środek, który jest bardzo mocno stosowany w antycelulitowych zabiegach, tak? Wtedy masowujemy sobie w te miejsca, gdzie mamy czy właśnie celulit ten nadmierny, tutaj czy to ciąża, czy powiedzmy no troszeczkę z nadwagą, jak każdy z nas ma problemy, czy po ciąży rozstępy sobie. Bardzo, mówię, dlatego też jest dozawany ten środek do kremów anti-age, bo on działa antycelulitowo. On też działa wspaniale na rozstępy. Masujmy codziennie z jakimś olejkiem bazowym te miejsca, zobaczycie efekty już po pierwszych 2 tygodniach. To jest przetestowane. Testowałem to na osobach. To też nie jest to, że gdzieś tam przeczytałem, czy ktoś mi powiedział, zresztą zawsze się anti-age interesowałem i zawsze widziałem ten składnik gdzieś zawarty w tych kremach. No i kochani moi, tak jak powiedziałem kiedyś, olejki eteryczne to również afrodyzjaki. Stosowanie poprzez rozpylanie czy wąchanie przez jakiś czas, to ten olejek posiada łagodne właściwości afrodyzjaku. Był stosowany w Azji jako afrodyzjak, Arabowie też stosowali, ale trzeba go systematycznie i regularnie. I wtedy leczy tą naszą, osób, które mają oziębłość, impotencję czy spadek libido, która pojawia się wraz z wiekiem. To więc to libido może zostać podniesione dzięki właśnie olejkowi z pomarańczy. Słuchajcie, pamiętajcie jedno, że olejek też, tak jak każdy eteryczny, może działać drażniąco na skórę, więc wykonujemy testy. Ja zawsze będę mówił, test łokciowy, test tutaj na szyi. Zanim zaczniemy go stosować, wykonujemy testy. Testy wykonujemy, ja to określam na ostro, to znaczy samym olejkiem. Nie rozcieńczamy go z bazowym, tylko samym olejkiem oranż czy jakimkolwiek innym wykonujemy testy i wtedy patrzymy, czy mamy jakieś alergie. Bardzo rzadko spotyka się, że olejek z pomarańczy uczula, czy wywołuje jakieś odczyny, ale może, tak? I pamiętajcie też zasada, o której mówię już kilka razy dzisiaj, jest zasada, jeśli tam, gdzie mamy ciało odkryte, smarujemy, masujemy te ciała, nie wychodzimy przynajmniej 6 godzin, a niektórzy nawet powinni 12 godzin nie wychodzić na pełne słońce. Mogą sobie bardzo zaszkodzić. Jeśli używacie go wewnętrznie, ja go wewnętrznie stosuję, to pamiętajcie o jednym, pewne źródło tego olejku, bo na rynku, ja dzisiaj przeglądałem sklepy internetowe, różne są ceny za olejek, od 100 zł po 9 zł. Nie tknąłbym tego za 9 zł, czy nawet za 20 zł olejku. Nie tknąłbym, bo się bałbym. Generalnie też muszę znać firmę, od której kupuję takie olejki. Muszę być pewna, muszę widzieć certyfikaty, że jest dopuszczony również do użytku wewnętrznego. Taki środek może Wam bardzo zaszkodzić, jeśli jest nie z pewnego źródła. To są bardzo mocne, skoncentrowane środki. Jeszcze raz powtarzam. Słuchajcie, najlepsza metoda mieć ten dyfuzor i sobie gdzieś rozpylać w pomieszczeniu, bo wtedy wdychamy. Już mówiłem o barierze tej krew-mózg, gdzie przez wdech jak najszybciej dostarczamy. Następną metodą, którą nie tak dawno odkryłem, a która wiem, że się sprawdza i pobudza, to wcieranie podeszw stóp. Bo wtedy ten, dzięki aorcie, dzięki też naszemu układowi krwionośnemu, on rozchodzi się po całym ciele i dociera do zakamarków. Nie wiem, no tak stopy działają. Zresztą medycyna chińska o tym dużo pisze. Ja jeszcze może nie zagłębiłem się we wszystkie te aspekty. Będę czytał, będę Wam mówił w którymś tam kolejnym odcinku, dlaczego stopy. Trzeba smarować. Dobrze, na tyle dzisiaj, jeśli chodzi o oranż. Też wspaniałe zastosowanie, też uważam, że następny z olejków, który powinien znaleźć się na naszej półce, w każdym domu. Nie jest to wydatek, naprawdę dobry olejek, nie kosztuje dużo, a taki olejek starcza dla 4-osobowej rodziny, powiedzmy nawet na 3 miesiące, więc nie mówcie mi tu o kosztach, tak? A warto zadbać o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych, tak? Nie truć się tą chemią, już odstawcie to, tą chemię, zacznijcie sięgać po naturę. To jest podstawa. Jutro będę chciał opowiadać Wam o takim olejku, którego bardzo cenię. Znany jest od wieków. Jest to olejek, gdzie jeden z 3 darów dla Jezusa, gdy się urodził. Olibamum, inaczej kadzidłowiec, wspaniały, na dolegliwości też od A do Z. Pewnie troszeczkę dłużej nawet po nim poopowiadam, bo ma wspaniałą historię, ale też skład chemiczny tego olejku jest bardzo duży, długa lista. Więc zapraszam na jutrzejszy live też około godziny 17. Mam nadzieję, że internet mi na to pozwoli, to znaczy dostawca internetu i będzie w miarę dobrze, tak jak teraz. Mam prośbę, jeśli Wam się spodobało, poproszę o lajka, komentarz. Jeśli macie pytania, to też w komentarzu umieszczajcie lub piszcie do mnie na priv bezpośrednio. Jeśli uważacie, że są cenne, wartościowe rzeczy, o których mówię, to też udostępnijcie, niech inne osoby się o tym dowiedzą. Dobrze, dziękuję dzisiaj ślicznie za spotkanie i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.